Komisja Sprawiedliwości kolejny raz pracowała nad projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Wątpliwości wobec ustawy prezydenta ma Solidarna Polska. Tymczasem opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to ponad 35 miliardów euro, wciąż jednak nie został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Polska została zobowiązana m.in. do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Parlament pracuje nad ustawami prezydenta oraz posłów Prawa i Sprawiedliwości, które odpowiadają na oczekiwania Komisji. Projektem wiodącym jest propozycja Andrzeja Dudy, którą popiera także opozycja. Trzeba uruchomić unijne środki, mówi poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj wobec tego, co się dzieje w naszej gospodarce, gdzie już mamy symptomy jak gdyby spowolnienia w wielu branżach, te pieniądze są nam bardzo potrzebne. Projekt prezydenta zakłada przede wszystkim powołanie w miejsce Izby Dyscyplinarnej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, a także wprowadzenie testu niezawisłości i bezstronności sędziów. Test w ocenie pana prezydenta i w zamierzeniu pana prezydenta jest kolejnym etapem wypełniania tych gwarancji, które wynikają z artykułu 45 Konstytucji, czyli prawa obywatela do rozpoznania jego strony przez bezstronny i niezawisły sąd. Mówi minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Na komisji omówiono dotąd zaledwie 20 z 80 zapisów ustawy prezydenta. To nie jest zwykły proces legislacyjny, zauważa politolog Bartosz Brzyski. Za kulisami prac nad tą ustawą toczą się osobne polityczne negocjacje. Ten ciężar akcji dzieje się między Nowogrodzką, Pałacem Prezydenckim i gdzieś skrzydłami Prawa i Sprawiedliwości, no przede wszystkim Solidarnej Polski. Solidarna Polska nie zgadza się na propozycję prezydenta. Twierdzi, że test niezawisłości sędziów sparaliżuje sądy. Sprawy będą wydłużone, czyli nie będzie to z korzyścią dla Polaków. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobro złożyło ponad 20 poprawek do projektu prezydenta, w tym wykreślenie testu niezawisłości. Na to nie chce zgodzić się Kancelaria Prezydenta, co podkreśla szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Rozmawiajmy dalej, jeśli oni się tego obawiają. Być może da się przynajmniej w ich świadomości przed tym w jakiś sposób zabezpieczyć. Ten test musi zostać. Poprawki Solidarnej Polski zostały odrzucone przez komisję. Projekt prezydenta popiera PiS. Minister Sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jest zdolny pójść na ustępstwa. Że Solidarna Polska wykazuje daleko idącą gotowość do zawarcia kompromisu z Prawem i Sprawiedliwością. To samo słychać od największej partii w Zjednoczonej Prawicy. Chcemy porozumienia, mówi poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolegami z Solidarnej Polski współpracujemy i jak w każdej rodzinie są różne zdania, to w każdej najlepszej rodzinie są dyskusje, negocjacje, ale na pewno wypracujemy wspólne zdanie, wypracujemy wspólne stanowisko i będziemy szli w tym samym kierunku. Mimo tych zapewnień coraz częściej pojawia się pytanie o przyszłość Zjednoczonej Prawicy i obecność w niej Zbigniewa Ziobro. Nieraz już koalicja była w pewnych trudnych sytuacjach, miała też rozbieżne zdanie, nawet rozbieżne głosowania, a jednak przetrwała, więc no tutaj wydaje się, że wyborcy oczekują, ażeby ten układ przetrwał. Zaznacza profesor Mieczysław Ryba. Tymczasem opozycja wykorzystuje zamieszanie w Zjednoczonej Prawicy i atakuje Zbigniewa Ziobro. Według przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska to minister sprawiedliwości odpowiada za konflikt z Unią Europejską. Według Polaków Ziobro jest wart 0,7, bo tyle w ostatnim sondażu ma on jego partia. To on właśnie blokuje te ponad 700 miliardów złotych środków europejskich, które wciąż czekają na Polskę. Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni złożyły wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro. Nie ma dziś większego szkodnika dla polskiej racji stanu, aniżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Z kolei minister sprawiedliwości przypomniał, że to politycy opozycji niejednokrotnie apelowali do Brukseli o blokowanie środków dla Polski. Popierali też rezolucje, które wzywały Komisję Europejską do uruchomienia przeciwko Warszawie tzw. mechanizmu pieniądze za praworządność. Złodziej krzyczy najgłośniej łapać złodzieja. To jest, można powiedzieć, prawda w pigułce o Platformie Obywatelskiej i jej liderach. Rzecznik rządu Piotr Miller, pytany o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, stwierdził, że każdy członek Rady Ministrów będzie obroniony. Tymczasem po południu odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie miało charakter mobilizacyjny.